ziomeczki kochane, MC Hammer, can't touch this. Tutaj mamy tak, mamy takie dwie wersje. Jedna to jest taka prosta, żeby wam pokazać, jakie są główne dźwięki tego, tej melodii. Czy to jest na piątej strunie, czy na strunie A, strój standardowy, E, A, D, G, B, E. Na strunie A, punkt piąty. I tam mamy coś takiego, że 5, 3, 2, 0. Tak, tylko tam coś jeszcze było dalej, czyli 5, 3, 2, 0 i później na najgrubszej 0, 3 i na piątej 2, 0. 5, 3, 2, 0, 0, 3, 2, 0, 5, 3, 2, 0, 0, 3, 2, 0. Widzicie, to jest tak dość fajne, to jest taka piosenka dość stara też, ale bardzo mi się podoba. Tylko teraz właśnie, musicie zapamiętać teraz, jak to były te pojedyncze dźwięki, bo zrobimy do niego power chordy, czyli jeśli zaczynaliśmy od piątego progu, tu, to tu musimy dołożyć jeszcze dwa palce, czyli 5, 7, 7. Mam nadzieję, że to w miarę łapiecie. 5, 7, 7. 3, 5, 5, 2, 4, 4, 0, 0, 2, 2, może tak pokażę. 0, 2, 2 i później jest na najgrubszej 0, 0, 2, 2, 3, 5, 5. I później na piątej strunie 2, 4, 4 i 0, 2, 2. Czyli w całości byłoby tak. Fajne też brzmienie wychodzi, bo gram akurat piórkiem Woodnote. Widzicie, pióreczko, całkiem fajny kolor drewna. Nie wiem co prawda z jakiego to jest drewna, ale mi się bardzo podoba. I całkiem fajnie taki dźwięk jest taki troszeczkę przymulony, taki ciemniejszy. Jak zagram innym piórkiem, takim 0,55. Wtedy słychać uderzenie tego piórka, prawda? Jeszcze tylko dla sprawdzenia, jak to idzie prawa ręka. I do tej melodii pierwszej. Dobra kochani, dzięki za oglądanie, grajcie piosenkę, piszcie komentarze, co byście chcieli zagrać nowego, papatki.